Witam serdecznie, ja jestem Zenek, to jest Darkest Dungeon, kolejny odcineczek, wybieramy się na kolejną wyprawę, dalej testuję, czy też leveluję swój skład podstawowy, znaczy podstawowy, no takich świeżaków, których dopiero co zrekrutowałem. Mamy tutaj amaturniczkę, łowcę nagród, kurczę, hienę cmentarną i okultystę, dopiero świeżo zrekrutowanego. Tak się zastanawiam, czy nie upgrade'nąć im przypadkiem broni. Można by to zrobić. Okej, coś takiego. Nasz Bounty Hunter też może sobie tutaj zafundować coś takiego. Dobra, to tyle. Więcej nie potrzebuję to upgrade'ować. Krwawy mieszek. O proszę, nawet jakiś skład zbudowałem. Dobra, no to lecimy. Do kniei. Coś tam spróbujemy jakąś zadymkę zrobić. Wziemy sobie żarcia do oporu, łopata jedna jest, to chyba styknie. Odtrutkę, możemy wziąć dwie, no może trzy. Bandaże. Też trzy. Zioła razy dwa. Okej, pięć pochodni styknie. Klucza nie biorę, łopata jedna styknie. Dobra, lecimy z tym koksem. Ścieżki są pełne trujących pułapek. No super partia, dobra rada, nie ma co. Serio? Dwa lata tej udręki. Dopiero co to się odblokowało? No tylko byłoby fajnie, gdyby to jeszcze ruszyło w tym stuleciu. Nie powiem. Co tu się dzieje? Jest, ruszyło, boże, myślałem, że go krew zalała i przy okazji miebę na ręce zalała. Okolice 100% bite w salach. No serio? Jedna łopata i przez dwa krapy muszę się przekopywać, no w mordę jeżdżę. Panie, dzieju. Dobra, tutaj to była chyba odtrutka, jeśli się nie mylę. Na tym drzewie. Więc pykniemy odtrutkę na drzewku. Dobra, bierzmy ten badziew. Przekopiemy się i let's go. Ciśniemy dalej. No i pierwszy fight. Czymy kto tam na mnie czeka? Oprychy jakieś. Zaskoczeni przy okazji są, to pięknie. Okej, okay, Hiena ma największego speeda. W sumie cieszy mnie to. No, tylko nie ma OE, to mnie już nie cieszy. 5-11. Dobra, spróbujmy tego typa porobić. Tutaj można marka nałożyć na niego. W sumie. Nałożymy na niego marka. Poczęstujemy go toporkiem. A co? No chyba go podziękujemy. Yep. Ogień dywanowy, panie dzieju. Unik. Uniknął trzpienia, no to zajebiście. Dobra, panie, pomiędzy 6 a 12. Weź to porób. Bądź tak miły. Wszyscy cztery. Cała ekipa unik zrobiła, no. Nie. Dobra, to sobie targnie daggerkiem. Co tu robić? Oznaczyć kogoś? Whatever. Spróbujmy oznaczyć. On ma tylko artylerię odchłani, więc tak troszkę niefajnie. Dobra. W sumie, ale whatever, ten i tak ginie. Nie potrzebuje oznaczenia. Chyba, no, pytanie, jaką on ma prędkość. Nie najwyższy. Cudownie. Dobra, Birito. Zbadajmy skrzynię. Pułapka, serio? W otwartej skrzyni? No, taki żart. Dobra, przejdźmy się tutaj. Wbijemy tu, no i co? Trzeba będzie się przekopać łapami. Nie ma innego wyjścia. Plecak przeszukane, zajebioza. Dobra, przytankujemy sobie stres. W sumie trzeba było odpalić pochodnie. Dobra, mamy ekipę badziewiarzy.
No i miodzio. Po prostu miodzio. O, dwa uniki, jakiś beznadziejny damage. Więc 6-12. Spróbuj go porobić. Troszkę jej nie wyszło, no ale on poprawił. Annihilated. Oh yeah. Dawaj target na nim. Co oni tu bełkoczą, Chryste Jezus, ma jakieś chwyl, holo. Dobra, heal za 0 zawsze na propsie, plus krwawienie. To też jest na propsie. No to miodnie go wyleczył, panie dzieju, tak, po chuju fest, mówiąc wprost. Dobra, bijemy sobie tutaj. Heal był po prostu mocarny, nie powiem. To jest pytanie, kto tu ma największą szansę na rozbrojenie krapiszcza? Ten ma 50, tu lecisz, gościu. Dobra, porobił. Okej, jakieś drzewko. Jolo. No, strzału nie ma, ale zawsze coś. Now it must be carried home. O Boże. No shit, Sherlocku. Jeszcze muszę to zanieść do domu. No to zaraz zobaczymy, czy się uda donieść to do domu. Okej, tu nic nie ma. Chodźmy dalej. Ci sobie zgłodnieli. Fantastic. A tutaj to chyba woda święcona, ale nie jestem pewien. Nie no, naprawdę trzeci badziew z przekopywaniem się na krótkiej wyprawy to jakaś paranoja. O Boże! Teraz im dojebie stresu to ona. Dobra, nie ma nikogo. Zwiat, mam nadzieję, że na dwa pomieszczenia. No dobra, to tylko to pomieszczenie muszę zrobić. No Boże, serio? Czyżby blask monet? Tak, blask monet. Dobra, weźmy sobie to. Odpalimy latarenkę. Dobra, jest jakaś ekipa. Zaskoczona przy okazji jeszcze przy takim oświetleniu. To zawsze na propsie. Z 5-11? Dobra, spróbujmy pieska zajebać. Albo tego ziomaczka. Yep. Dobra. Stargetujmy tu typa. Nie wiem po co, ale no whatever. 21. Begone. Przepadnij klempo. Pieseł i unik. No, miodnie. Nie powiem. Oh yeah. Wow, no to jest hajs. Dobra, zgarnijmy sobie skrzynię. Gdzie jest jakiś krab? Co zrobić? Wbijamy tu, no i mamy ekipę. Dobra, grzybior, który ma sporą odporność. Kurczę, blade okultysta, awanturnik. Kogo tu porobić? Czujmy to badziewie. Uuu, krytyk! Oh my god, nice! Porobiony mocarnie został ten gościu. Dobra, dziobnijmy tak tego badziewiarza. Chociaż może trzeba było lepiej stargetować grzybiora. No, zobaczmy tego na początek. Pogańskie okaleczondo. Unik, okej. Okay. Dobra. Pudło, też zajebiście. Okej, okay, naznaczenie and debuff. Zdarcie naznaczonych za 9, zajebiście. Weź go porób, Krystof. Dobra. Okej, okay, to zaznaczymy sobie tego krapa. Ponieważ on ma sporą ochronę, więc... No, trzeba go stargetować. Okej, okay, miodnie. Ciśnie. Huu, nice, krytyk. Za co, on ma tu bonus? Nie, no nie masz tego bonusu do oznaczenia, ale takie sadzi kuźwa damage tym gościom z oznaczeniem, że wyglądało jakby miało jakiś bonus praktycznie. Dobra, no ten na pewno ma bonus do tego, więc żegnam. Bierzemy to wszystko. Co tu zrobić z tym krapem? Dobra, weźmiemy sobie, to jest koniec. To jest koniec. Okej, okay, teraz tak, żarcia jeszcze trochę mam. Można porobić tą ostatnią ekipę, która tam siedzi. Zresztą tu są i tak jeszcze dwa
Dwa kuria do przeszukania. A zaraz tak, na tej dziczyźnie to tutaj chyba zioła trzeba było służyć, jeśli dobrze pamiętam. 12 żarcia. Dobra, odhealujmy ich. Hello, ciśniemy dalej. Woreczek. 25 golda. No szału nie ma, dobra, porobimy tych gości. Nice. 4, 9, 5, 11. Dobra, spróbujmy tego typa. Najniższa wartość tutaj bijcie. O, no, ładny unik. Nice. Maintain the offensive. Ogień dwonowy, ogień zaporowy. No czemu? Czemu? Czemu nie ma dżemu, no? Ach, spróbujemy artylerię. Serio, unik, no bez jaj. Dobra, żegnam. I uwaga, ogień dywanowy. Jaki unik. Lel. Dobra, poróbmy to badziewie. Dobra. No naprawdę unik. Jesus Christ. Nawet stargetujemy tego. Bez znaczenia w sumie kogo, ale ten ma więcej HP. Może go porobi w pierwszym podejściu. No i porobił. Nice. Kto teraz? Hiena? Tak jest. To toporek. No i żegnamy. Okej, okay, bieli to wszystko. To sobie odpalimy. Serum można wywalić, to można zabrać. Tam dalej nic nie ma, więc można spadać tak naprawdę. Do widzenia. Dobra. Zrobiłem tą misję dlatego, żeby ich trochę zestresować, ponieważ oni mieli tak mało trochę stresa mieli, nie opłacało się ich leczyć z tego stresu, więc poszedłem na krótką wyprawę po to, żeby dostali już trochę więcej stresu i teraz będzie jakiś sens będzie ich leczyć tak naprawdę. Wydawanie hajsu, żeby wyleczyć 1/4 tam 30 punktów stresu, to trochę się mija z celem. No whatever. Dostałem trochę pamiątek. Hajsiwo 9000. No całkiem przyzwoicie. Jak na pierwszy poziom może być kleptomania, bo aż naprawdę. Kleptomaniakiem się stał ten typek. Cudownie. Okej, 104. 104 tydzień. Teraz co oni tu mają? Zawroty głowy. Letarg, odporność na przesunięcie, bo serio. Zobaczmy, kogo tam możemy zrekrutować. O, same krapiszcze. Chociaż jest Westalka zaraz. Lista pełna. Ja bym sobie może Westalkę przygarnął. A temu typkowi podziękował. Chociaż tutaj mam taką ekipę trochę pod Marka znowu. Potrzebowałbym tylko Pieseła. Zaraz. Nie, no mam całą ekipę pod Marka chyba, tak? Ten typek. Ten. I kogo tam jeszcze potrzebowałem? No nieważne, zobaczymy, zastanowię się, kogo tutaj jeszcze ten zrekrutować, kogo wyrzucić. Mógłbym wyrzucić ją i wziąć Westalkę najwyżej. Kogo ja tam jeszcze mam z jedynek? Ja mam tych dwóch, o Boże. A, no właśnie, tu była tak. To i to. Więc całą ekipę mam, drugą ekipę pod Marka mam, więc całkiem spokojnie. Jeszcze tylko drugi poziom muszą zdobyć i będzie git. No dobra, to mógłbym się kogoś pozbyć. W sumie mógłbym się pozbyć chyba tej pani. I wziąć sobie Westalkę? Fiu, co tu robić? Co ona ma za umiejętności? Też ma dobre skille. To co posiada? Boża łaska, maczuga w łeb. No to ma trochę kiepskie skille. Ale i tak ją chyba usunę, dobra. Dziękujemy tej, weźmiemy sobie Westalkę. Dobra, to teraz tak, można jeszcze kogoś podleczyć ze stresu. Gdzie są ci goście z tym stresem? To ci więcej styknie i to? Mam nadzieję.
Dobra, ją wyleczymy też za 700, no chociaż to trochę, takie trochę na wyrost, to, ale dobra. A ta na co choruje? Zawroty głowy, no przesunięcie. No, elegancko, mało chorób, nice. Pytanie, dokąd się tu mogę wybrać teraz? Na poziomie trzecim może coś zrobimy? O, co to jest? Krzyżowiec, no krzyżowca nie mam. 40 szanse do ogłuszenia, trochę słabe. Może na piątym poziomie coś się zrobi? Lord Nekromanta, Knurzy Bożek. A, to już jest ostatni pojedynek z Knurzym Bożkiem. No, ciekawe, co z tego wyjdzie. Dobra, zobaczymy się w następnym odcinku w takim razie. W tym to tyle. Dzięki wielkie, do zobaczenia w następnym. Hej!